Witam Państwa, Monika Stachurska. Nad Małopolską pojawiły się dziś chmury, ale słońce świetnie dawało sobie z nimi radę, bo pomagał mu wyż obejmujący swoim zasięgiem całą Europę Środkową. Klimatyzatory i wentylatory znów ledwo radziły sobie z napływającą do nas ciepłą masą powietrza. Jutro region pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, a z południowego wschodu wciąż będzie docierać to samo polarno-morskie ciepło co dziś. Nocą zachmurzenie będzie małe. Temperatura od 15 stopni w Wadowicach i Gorlicach do 16 w Krakowie i Chrzanowie. Na Podhalu 13, w górach 11. Wieje słabo ze zmieniających się kierunków. Jutro w ciągu dnia chmur też niewiele, tylko po południu w rejonach podgórskich sporo, ale bez deszczu. Bardzo ciepło, od 28 stopni w Andrychowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu do 29 w Krakowie i Tarnowie. Na Podhalu 24, w górach 15. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Północnego wschodu. Meteogram dla Zakopanego pokazuje deszcz jutro w nocy i pojutrze w ciągu dnia, ale opady będą naprawdę znikome, do 5 mm. Ciśnienie spadnie. Jutro w Krakowie w południe barometry pokażą 985 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna będzie korzystna. Niedziela zapowiada się pogodnie i bardzo słonecznie. Jedynie w Tatrach może pokropić. Na termometrach od 28 do 31 stopni. W poniedziałek nigdzie nie będzie padać. Co najwyżej lokalnie może się mocniej chmurzyć. Nadal upalnie do 31 stopni. I ostatnia mapa pokazująca poziom zanieczyszczenia pyłem PM10. Jutro jego stężenie w powietrzu w całej Małopolsce będzie niewielkie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.